Serio? Ktoś się kurwa o TikToki kurwa kłóci w 2023 roku? Ej, pokażę wam coś śmiesznego dla tych, co ten. Dla tych, co są od początku. Bo ja nie wiedziałem, bo ja myślałem, że ten, nie? Zabawny jestem, co? Czy nie? Elo! Cześć. Siemka, cześć. Cześć, witam wszystkich. Cześć. Cześć. Cześć, Iga. Hej. Cześć, Weronika. Dziewczyny, pierwszy raz w studio. Jak się czujecie w formie live? Bardzo dobrze, jestem podekscytowana. Jesteś bardzo podekscytowana, ja nie ty? Jestem pierwszy raz, ja byłam na mówie, na konferencji. Faktycznie, ty byłaś na mówie, no. Na mówie od w sumie, którego można powiedzieć, że wasz konflikt się bardzo zaognił, bo walczyłyście, że tak powiem... Po trupach do celu. Tak, walczyłyście o to... Tej się dupa nie mieści na krześle i chuj. Albo ktoś ją kurwa nieźle tam... Albo za angaż... Dobra, nieważne. Żeby zagrać. Ale są problemy analne, tylko tyle powiem. Dziewczyny, no ja na samym starcie chciałbym, żebyście po prostu odpowiedziały na pytania, żebyście odpowiedziały na pytania tak lub nie, żebyście się wczuły w ogóle w klimat tego wszystkiego i tak dalej, więc pierwsze pytanie będą do Igi. Dobrze. I bardzo cię proszę, perskie żeby to było tak oko szczypie. Okay. Dobra, albo długo jeździła na rowerze. Jestem albo krasi był w formie. Rywalka. Tak. Mam większe umiejętności od mojej rywalki. Nie wiem, jakie umiejętności ma moja rywalka. Miałbyś ale... tak albo nie. O, już nie przesadzamy. Możesz je ocenić po ostatnim... Podejrzewam, że tak. Przyłożyłam się solidnie, więc mogę śmiało powiedzieć, że tak. Słuchaj, z pustego to nawet Salomon nie naleje, więc... O, już skończę. Dalej poproszę. Dobrze. Pamiętaj, żeby odpowiadać tak lub nie. Okej. Okay. Moja rywalka to Atencjuszka. Tak. Dziewczyny z GOAT w tym zestawieniu kibicują tylko mi. Tak. Malinowska zachowała się poniżej krytyki, ciągnąc mnie za włosy. Tak. Moja rywalka, gdyby nie GOAT w sieci, nigdy by nie zaistniała. Oczywiście. Tak. Dobrze. Teraz, Weroniko, do ciebie pytania. Dobrze. Jestem bardziej inteligentna od mojej rywalki. Tak. Moja rywalka, gdyby nie GOAT w sieci, nigdy by nie zaistniała. Tak. A czuję satysfakcję pociągnięcie ją za włosy. Tak. Czuję prawdziwą nienawiść do mojej rywalki. Tak. Iga to Atencjuszka. Dobra, niech będzie, że tak. Gdybym mogła cofnąć czas, nie pociągnęłabym za włosy jej podczas walki w błocie. Nie. Okej, czyli pociągnęła. O, widzisz. Ja pierdolę. Tym razem już jej się to na pewno nie uda, bo akurat w tej walce będą jakieś zasady. Słuchaj, gdyby nie moje ciągnięcie za włosy, to by cię nie było tu, gdzie jesteś. Słuchaj, ja w internecie działam naprawdę bardzo dużo. I co? I kręcąc dupą w teledyskach, disco polo, proszę, byś tutaj cię, była? To jest moja praca przede wszystkim. No praca. Jeżeli byś miała fajną dupę i jakikolwiek wygląd, też byś jeśli tak mogła. Nie, ale twoje kręcenie dupą w teledyskach nie doprowadziłoby cię tu, gdzie jesteś teraz. Dzięki kefirę. Tylko i wyłącznie dzięki mnie. Dziewczyno, ale dobra, ty powinnaś w ogóle na kolana i całować mi rączki, że ci tak najebałam. Na pewno, proszę. Że ci tak najebałam, bo jesteś tylko dziewczyno, i wyłącznie dzięki mnie. Jeszcze podziękować. Ty, tak, ty powinnaś w ogóle mi nazywać matką swojego sukcesu. Oczywiście, że tak, tak. Pewnie. Ja w ogóle jeszcze powinnam dostawać procent od twojego wynagrodzenia na fejmie. Żebyś się tutaj nie przeliczyła. Ja pierdolę, o, tu ja będzie ciężkie, kurwa, to tak będzie ciężkie. Tak naprawdę początku waszego konfliktu. Ja pierdolę, co to jest za zwierzę, o cię chuj, o kurwa. Bo on się zaczął, z tego co ja pamiętam, podczas pierwszych nagrywek Ghost, gdzie byłyście razem i były to randki z Amadeuszem Ferrarim. I z tego co sprawdziłem, ten konflikt zaczął się 23 maja, bo wtedy wleciał TikTok twój dokładnie. I prosił o odpalenie screena numer 1. I tak, w screenie mamy, dziewczyny z Ghost są tak obsessed with me, że są u mnie w DM, w komach, pod każdym TikTokiem, mają grupę na Insta, gdzie głównym tematem jestem ja. Nie, to jeszcze wcześniej wstawiłam TikToka takiego zaraz po udziale w Ghost, że mam bekę z dziewczyn z Ghost, od tego się zaczęło. Okej. To był pierwszy i to był na moim koncie, które mi zbanowali. Aha, potem. No bo właśnie nie, w takim razie tak, nie miałem tak, tego znalazł. Tak, zbanowali mi, ale było normalnie dużo screenów z tego. Pierwszy TikTok to był właśnie, że mam bekę z dziewczyn z Goats, które... Dlaczego miałaś bekę? Ale daj mi ten TikToka przytoczyć. Mam bekę z dziewczyn z Goats, które zrobiły z siebie idiotki przed kamerami, żeby przez chwilę było o nich głośno. A później ty sama z siebie zrobiłaś idiotkę, poniżając się w błocie. Sama, ale to był twój zamysł. Ja ale dziewczyno, przystępując do tej konkurencji... To miała być sportowa rywalizacja o piłkę. Ale co ty... Ja jakie oni mają kur... Jak one akcentują same... To, że ty źle to zinterpretowałaś, nie, no to... Nie, przystępując do konkurencji, wiedziałaś, że... Jeśli czuję, jakbym kurwa szedł po rynku wrocławskim, od Placu Solnego w kierunku McDonalda i by do mnie podchodziły... Siemano panowie, może chcecie piwko i zobaczyć tańczące dziewczyny? Gdzie to walka, czyli zapasy w błocie, wiedziałaś o ale tym. Ale kurwa...
Co, zaskoczyło cię to, że było tam błoto? Dziewczyno, zaskoczyło cię, że było tam błoto? Miałyśmy sobie wyrywać piłkę, a nie włosy. Nie, Wardenga powiedział, taktyka jest dowolna. Ja obrałam taką taktykę, że najpierw... Zabójczą taktykę. No i dobrze, i taką samą taktykę będziesz miała w oktagonie. No zobacz, zabiję cię tam. Generalnie poczekasz. Nie, ja nie... Okay, czyli to skoro ty się tak szybko męczysz, no to... Ale wtedy się szybko męczyłam. Ja wtedy miałam bardzo zaawansowaną anemię, dziewczyno. No i wyszłaś z jej dwa po twojej stronie, byłaś cięższa. Ja miałam anemię i miałam jeszcze niedowagę, więc... Ale za to ty masz inne warunki, jesteś wyższa i masz... No dobrze, ale ty miałaś masę. No generalnie... Masę. Słuchaj, my byłyśmy ustawiane według wagi. Ale ty ale podobnie. Nie rozumiesz, że nie dobierze się co do kilograma. Ty ważyłaś chyba z 5 albo z, więc, z 7 kilo. Nie dopisuj, proszę. Ja ważyłam na ten moment 55 kilo. A ty chyba 55 to... No teraz na pewno macie limit wagowy. No teraz więc... tak. No wiadomo, że nigdy nie ważyła, nie? Bo jak się urodziła, to ważyła pewnie coś w okolicach 3. Teraz powiedzmy waży 60 i kurwa nie ma absolutnie szans. Ona po prostu 55 jakby nigdy nie ważyła. To nigdy. Nie ma takiej możliwości, kurwa. Będzie łatwiej. Przeskoczyła. W podobnej wadze będzie wszystko tak naprawdę tutaj już na zasadach K1 z tego co wiem. Ja chcę ją stoczyć w K1. Mogłaś nie brać walki, skoro K1 dla ciebie nie jest... Ale K1. Słuchaj, ja cię rozjebię w K1, w MMA, we wszystkim bym cię rozjebała. Tylko po prostu jest to niefajne z twojej strony, że przygotowuje się do MMA, jak sama nazwa mówi, Fame MMA. I potem nagle po miesiącu stwierdzasz... Ale to są różne możliwości. No dobrze, jak ale... Tutaj mogłybyśmy nawet i w boksie zazwyczaj... Typowa rozmowa na tym. Tak? No nie zazwyczaj. Zazwyczaj są, nie. Tak. Nie no, generalnie kobiece walki coraz więcej walk jest... K1. No dobrze, wiem, że jest coraz więcej walk, ale ja... I... Dobra, wiecie jaki jest problem ogólnie, że ten face to face trwa 10 minut i zamiast, przede wszystkim ta dziewczyna, zamiast przyjść i pokazać się z jakiejś normalnej strony, że nie jest tylko jakąś jebaną wywłoką, która podtapia drugą dziewczynę w błocie, to ona przyszła i powiedziała, jakby jej statement po 10 minutach jest taki: tak, wywodzę się z rynsztoku, tak, jestem wywłoką. Jakby one mogły tu się zaprezentować z każdej strony, nie? Pokazały, że są idiotkami. Jezu, ja nie pamiętam, co to było w marcu. Dziewczyna, jak mnie wywaliła z tej grupy, to ja nie mam skinów, co pytam. Kto wywalił? Nie wiem kto, ale ktoś mnie wywalił. Okej. Okay. Ja nie sumisz, że ja pamiętam ale dokładnie, to, co tam pisałeś się na tej grupie? No nic nie pisałyśmy. Chodzi o to, że jakby twój temat ale w ogóle było nie obgadowane, był. Przyznaj, że twój było. Twój temat w ogóle tak, nie poruszałeś, tym bardziej przeze mnie. Kurwa, jak to skrzeszy tak wszystko. Tak mówię, ty nie jesteś pępkiem świata, a tak. Ty myślisz, że po prostu jesteś na językach u każdego. Tak, na pewno jestem najciekawszym tematem. Widzowie, jak wy byście chcieli zadać jakieś pytanie, to piszcie na czacie, że kompletnie jest to odmienność z tego, jak to wyglądało na backstage'u, że wam ona, że ty, Weronika, podobno zbijałaś im piątki, kibicowałaś. Ja w ogóle na ten, jak werset wygląda, żebym ja komuś zbiła piątkę. No w sensie, tak jakby wiesz, że nie no, stałaś wiadomo. Z dziewczynami, dziewczyny też to ciebie popierały i twój wybór w Jokerze, z tego co ja pamiętam. Tak, 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 wiadomo, jak jakaś dziewczyna wypadła fajnie, no to powiedziała mi, że spoko wypadła, ale ja też nie widziałam wszystkiego, co tam się działo na żywo. Pamiętasz dobrze, że było tak, że jeżeli dziewczyna była druga w kolejności, to nie widziała tego... Poprzedniego to, występu, tak, no ale generalnie większość widziałaś, nie? Większość tak, ale jak zobaczyłam po prostu niektóre sceny, które były w odcinku, to się... Przeraziłam lekko mówiąc i wrzuciłam takiego TikToka. Widziałam, że on wzbudzi kontrowersję, ale też nie ukrywam, o to mi chodziło. Jakbyś na to Iga odpowiedziała? Tak, jak już powiedziałam w swoim TikToku. Ona jest kurwa bezczelna, nie? Moim zdaniem takie zachowanie jest słabe. Między innymi chodzi o tą sytuację, co sama teraz potwierdziłaś, że no kibicowałaś niektórym dziewczynom. No niektórym tak, no, no właśnie. No. Więc później nie rozumiem tego wrzucania wszystkich dziewczyn do jednego wora no. I mówieniem, że wszystkie dziewczyny to puste dziewczyny, które nie mają niczego do zaoferowania. Nie, nie powiedziałam, że jest to po prostu dwulicowe. Mogę wam przyznać, że w tym TikToku powinnam dodać słowo niektóre, ale... Ja tego nie zrobiłaś. Ale dobrze, Serio? Ktoś się kurwa o TikToki kurwa kłóci w 2023 roku? Kurwa, gdzie wy żyjecie? Ja pierdolę, nie? O chuj. Opublikowanie, przepraszam, tego TikToka od razu napisałam do Arki ze sprostowaniem. I napisałam, że nie odbierajcie tego personalnie, chodziło mi o niektóre dziewczyny. I pytanie, czy to nie było coś takiego, że chciałaś trochę jako gołciara... Gołciara. Przypodobać się tej publice, która faktycznie jechała. Wolałbym mieć już kurwa córkę prostytutkę niż gołciarę. Z twojej strony. No. Że dodając te TikToki, które ty dodałaś mniejsze na przykład poczucie tego wstydu, TikToka, kurwa, nie, możemy odpalić screen dwójkę. No.
I to jest właśnie ja, gdy zobaczyłam, jak upokarzają się dziewczyny przed kamerami. No to jest właśnie ten pierwszy TikTok. Okej, no i właśnie ty dodałaś takiego TikToka w momencie, gdy na dziewczyny tak naprawdę było mocno jechane. Ja gdy zacząłem, jak upokarzają się dziewczyny przed kamerami w Ghost, tylko po to, żeby przez chwilę było o nich głośno. Ty, Weronika, tylko że to jest twój modus operandi. Jakby, kurwa, to jest twoja taktyka, nie? Jesteś tempą lorą, która jedyne co, jakby robisz wszystko, co nie przystoi normalnej, fajnej kobiecie, tylko po to, żeby wzbudzić sensację. A to, ten TikTok, to już jest hipokryzja. No nie, na wszystkie z was była taka nagonka na TikToku w tamtym momencie. Chciałaś po prostu sama wybielić kosztem innych osób. Nie, ja w ogóle nie uważam, że była jakaś nagonka na dziewczyny. Ja też dostałam po tym odcinku. Nie no, ja na TikToku pamiętam, że były faktycznie materiały. Było bardzo dużo. Ja też bardzo dużo dostałam hejtu po tym. Oni kurwa, wiesz, bo to oni rozmawiają o internecie, ale kurwa jakieś dramy na TikToku, to przecież to brzmi niepoważnie, nie? TikTok to jest platforma, kurwa, gdzie pierdzisz. Ja cię nie lubię, szczerze. To. Ja po prostu nie lubię twojego charakteru. Sobie jesteś taka... Działam, nikomu nie, ty jesteś po prostu taka słodko pierdząca. Ja nie lubię takich ludzi. Dla mnie po prostu jesteś fałszywa, taka sztuczna. Ale przed chwilą powiedziałeś, że mnie nie znasz. Jesteś sztuczna. Na jakiej podstawie to wywnioskowałaś? Po tym, to wystarczy... Po mojej działalności w internecie, czy... Wystarczy Działalności w internecie. Działalność w internecie, o cię chuj. Po prostu za to, że nie, jesteś taką słodką, pierdzącą osobą. Ja lubię osoby szczere do bólu i tyle. Uważasz, że Iga jest nieszczera? Szczera. Że jest w tym wszystkim sztuczna. Okej. Dobra, mamy pierwszy telefon. Halo, halo, kogo witam, kogo goszczę? A ja mam do obu dziewczyn takie pytanko, bo słuchajcie, dziewczyny tutaj... Ostatnio Natan nam bardzo mocno dymi na Twitterze i gdzieś tam w jednym z tweetów napisał, że będzie dzisiaj uczestniczył w programie z trzema pizdami. Możecie się rozwinąć, jak to może wyglądać z waszej perspektywy, bo mi się wydaje, że to też było uderzenie w waszej stronę, nie? Nie wiem, czy mogę tutaj mówić brzydkie słowa, ale nazwał nas dziwkami, najzwyczajniej w świecie, więc coś takiego powinno zostać potępione i myślę, że takie słowa można zostać... No to przecież was tępimy, to gdzie jest problem? Nie wiem, jest dużo naprawdę ładniejszych słów, gdzie można pokazać wyrazy szacunku. Okej, a ty, Weronika... Ale kurwa, nikt wam nie chce okazywać szacunku. Wy same sobie nie okazujecie szacunku. Kurwa, chodzicie się płaszczyć przed influencerami w programach, albo kurwa, bulgotać kurwa w błocie. No kurwa, no. Jak ja mam cię szanować? Przecież jesteście ludźmi, którzy nie są warci podania ręki. Mówi, powiedz, jak tam u ciebie jest z tym psem Boxdela, ale jesteś nim, czy już nie? No, kurwa, jestem. A co dzisiaj? Tylko dzisiaj ze smyczy spuszczony, wiesz? Yeah. A rozumiem, że dzisiaj ci kaganiec po prostu zjął i dzisiaj z polskiego skoczyłeś. Ale trzeba jedną rzecz powiedzieć. Ulfik dzisiaj wygląda bardzo fresh. Fryzurka, kurwa, spoko. Tutaj barberek wleciał, jest świeżutko, kurwa, golfik mu pasuje, jest naprawdę... Jest w chuj zadbany, nie? Okej, no i właśnie Natan napisał, że na 100% by nie pozwolił, żeby poszła do Goats i ty mu odpisałeś, sterydy równa się bezpłodność, więc ty nie będziesz miał tego dylematu. Boże, on jest taką pizdą na żywo, no naprawdę, on nawet... Patrz, były te sesja zdjęciowa do Fejma. On nawet nie ma jaj, żeby podejść i nie wiem, powiedzieć cześć. Bandura normalnie przyszedł, ze wszystkimi zbił pionę się... No ale skoro, wiesz, skoro nie lubicie się, tak jakby macie sobie mnie po drodze, to już to jakby nie ma on no, ale związku nie. Podejść i się przywitać. Nie, moim zdaniem nie powinien powiedzieć nawet cześć czy coś, a on jest po prostu gburem. Od kiedy Buda do psa przychodzi, ty? Tak, no, uważam wiesz. I uważam, że jego zachowanie jest po prostu na maksa grane i chce wzbudzić sobą atencję i tyle. Aha, czyli, bo Weronika, bo jest jedna rzecz, ja cię spróbuję przez chwilę potraktować jakby normalnie, nie? Nie możesz na początku jakby każdej twojej konfrontacji czy każdej jakby wymiany słów, którą przeprowadzasz z również tu siedzącą Igą, prowadzisz w taki sposób, no tak, może jestem trochę atencyjna, może jestem toksyczna i mam wyjebane, kurwa, i dobrze zrobiłam i tak dalej, a potem jak ktoś ci oddaje jakby kartą Uno tym samym zachowaniem, czyli cię ignoruje, znieważa cię i tak dalej, to ty nagle jesteś, o kurwa, tak się nie robi, trzeba mieć zasady, trzeba się zachowywać, kurwa, mają być piątki, ma być cześć, kurwa, mam mnie szanować, jeszcze brakuje najlepszego argumentu, a mianowicie, jestem kobietą. To jest, kurwa, najlepszy argument, nie? Kartą jestem kobietą, możesz wygrać dużo
coś tam, ale ja jestem kobietą. Jestem kobietą, to jest najlepszy argument. Żałuję, że go nie użyłaś. Okay. No ale takie osoby są, no. Jaką są potrzebne, no to nie ukrywajmy. Są potrzebne po prostu w tym świecie, bo gdyby każdy był taki sam, jednolity, no to by nikt nie oglądał Freak Fightów. Kogo witam, kogo goszczę? Wszedłem w kupę, nie w boto, ale myślę, że możecie też się w tym potarzać. Ale co mam powiedzieć w twarz, czego nie powiedziałam, bo ja nawet nie wiedziałam, myślałem, że jakaś wersów, albo taka statystka jakaś, nie wiem, ringer, która była, także co mam powtórzyć w twarz? Nic nie musisz. Możesz wypowiadać od razu. Ale ty krok do tyłu, proszę się. Co mam robię, od tego zacznijmy, bo wy nie znacie tutaj nic. Moim zdaniem. A ty się znasz? Moim. Ale przecież ja ci powiedziałam, że ja ciebie nie znam, nawet ciebie nie obserwuję, komentarza nawet twojego nie widziałam, więc nie rozumiem tego całego oburzenia. Ale i ja słyszałam o jakimś krok, który mam powtórzyć, że jestem pizną, bo takie coś słyszałam z twoich ust, także proszę powiedzieć to. Z moich? To ja powiedziałam to. Tutaj, to jest ja. Chciałam ci powiedzieć w twarz, co mam powtórzyć ci w twarz. Co on tam gadał, że co, że trzy pizdy stoją? To ma to powtórzyć, tak? Okay. No, że dlaczego ma siedzieć na tym programie, jeszcze ma pizdami? Jesteś pizdą, jestem pizdą, już powtarzam. Nie, o to powiedz twarz. Tu, że koleżanka jest pizdą i kto tam jeszcze był? To tak, a, okay. Jeszcze Maślana. Okej, okay, Maślana, jesteś nie ma tutaj Maślany, jak podejdzie, to mu to powiem. I też jesteś pizdą. Powtórzyłem to w twarz. Powiedz jeszcze to do kamery. Ale czemu? Okej, okay. Moim zdaniem... Jak już tak każdego na celownik bierzesz. Powtarzam moje słowa i biorę za nie odpowiedzialność. Nie wycofuję się z tego, co powiedziałem. Jeżeli chodzi o bycie pizdą, ponieważ na szacunek. Prawdziwy facet. Się. Nie, zostaje mnie jedno. O, jest argumentum. Jest argumentum ad kobietum. Mówiłem, to jest bardzo ważna karta i trzeba ją wykorzystać w dobrym momencie. To jest trochę jakbyś w Mafii Free zabrał udział, kurwa, i musisz, żeby intryga się powiodła. Argumentum ad kobietum. I zasługujesz na szacunek, tak? A nie przez zachowanie. Każdy zasługuje na szacunek. Właśnie. Mocne orędzie. Mocne orędzie na Natana Marconia. Ja stoję za obroną mężczyzn od teraz. Jeżeli rodzisz się z penisem, to nie znaczy, że jesteś gorszy, moim zdaniem. Właśnie o tym mówiłam. Rodzisz się z penisem. Na szacunek się pracuje. Zamiast my się kłócić, to my kłócić. Na szacunek się pracuje. Czy masz pochwę, czy penisa? Dziękuję bardzo. Dobra, wypierdalaj stąd. Nie. Tak nie ten. Mamy program za chwileczkę. Mnie tak nie mów, jak będziesz miał swojego face to face, to pogadasz. Ale wiesz, co nas różni? Nie, i nie obchodzi mnie to. I nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi. Nie obchodzi. Dobra. Mnie. Mój tak. Dzięki bardzo, Natan. Widzimy tobie, się za chwileczkę. Tobie, Pluto, dziękuję. Pa. Na luzie. Wood Clancy, kochany. Wow, co to było? Było to, kurwa, to zaraz umrze na tym krześle ze stresu. Ktoś jeszcze? Nie, to wszystko.